Włodzimierz Lenin, życie, działalność i dziedzictwo. Wstęp Włodzimierz Ilicz Ulianów, znany szerzej jako Włodzimierz Lenin, był rosyjskim rewolucjonistą, teoretykiem marksizmu i przywódcą bolszewików, który odegrał kluczową rolę w rewolucji październikowej w 1917 roku. Jego życie i działalność miały ogromny wpływ na kształtowanie się dwudziestowiecznej polityki i ideologii komunistycznej. Dzieciństwo i młodość. Włodzimierz Lenin urodził się 22 kwietnia 1870 roku w Symbirsku, obecnie Ujanowsk, w Imperium Rosyjskim. Jego ojciec, Ilia Nikołajewicz Ujanów, był nauczycielem w gimnazjum, a matka Maria Aleksandrowna Ujanowa, pochodziła z rodziny szlacheckiej. Lenin wychowywał się w atmosferze intelektualnej i patriotycznej, co miało wpływ na jego późniejsze zaangażowanie polityczne. W 1887 roku Lenin rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie w Kazaniu, gdzie zetknął się z ideami socjalistycznymi. Jego zainteresowania polityczne pogłębiły się po aresztowaniu i zesłaniu jego brata Aleksandra za udział w ruchu rewolucyjnym. Działalność rewolucyjna W 1893 roku Lenin został aresztowany za udział w ruchu rewolucyjnym i zesłany na Syberię. Po powrocie z Zesłania w 1896 roku kontynuował działalność rewolucyjną, pisząc i organizując grupy marksistowskie. W 1898 roku wyjechał do Szwajcarii, gdzie zaczął wydawać gazetę Iskra, która stała się głównym organem prasowym rosyjskich socjaldemokratów. W 1903 roku Lenin wziął udział w drugim zjeździe socjaldemokratycznej partii robotniczej Rosji, SDPRR, gdzie doszło do rozłamu na frakcje bolszewików, zwolenników Lenina i mięszewików, przeciwników. Lenin opowiadał się za bardziej radykalnymi metodami walki rewolucyjnej, co znalazło odzwierciedlenie w jego późniejszych pracach, takich jak co robić z 1902 roku i dwie taktyki socjaldemokracji z 1905 roku. Rewolucja październikowa. W 1917 roku, w czasie rewolucji październikowej, Lenin stanął na czele Bolszewików, którzy przejęli władzę w Rosji. 7 listopada 1917 roku, 25 października, według kalendarza juliańskiego, Bolszewicy przeprowadzili zamach stanu, obalając rząd tymczasowy i ustanawiając Radę Komisarzy Ludowych, na czele której stanął Lenin. Działalność w ZSRR Po rewolucji październikowej Lenin skupił się na budowie nowego państwa radzieckiego wprowadził politykę komunizmu wojennego, która miała na celu szybką industrializację i kolektywizację rolnictwa. Jednocześnie prowadził walkę z kontrrewolucją i interwencją zagraniczną. Śmierć i dziedzictwo. Włodzimierz Lenin zmarł 21 stycznia 1924 roku w górkach pod Moskwą na skutek udaru mózgu. Jego śmierć oznaczała koniec ery Leninowskiej i początek walki o władzę w ZSRR między jego współpracownikami. Dziedzictwo Lenina jest kontrowersyjne. Z jednej strony jest uważane za jednego z najważniejszych teoretyków marksizmu i przywódców rewolucyjnych, z drugiej strony jego polityka i metody rządzenia były krytykowane za brutalność i represje. Ciekawostki. Lenin był poliglotą, mówił płynnie po rosyjsku, niemiecku, francusku, angielsku i włosku. Jego pseudonim Lenin został mu nadany przez towarzyszy partyjnych, aby uniknąć problemów z carską policją. Lenin był autorem wielu prac teoretycznych w tym co robić. Z 1902 roku, dwie taktyki socjaldemokracji z 1905 roku imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu z 1916 roku i państwo i rewolucja z 1917 roku. W 1924 roku, po śmierci Lenina, jego ciało zostało zabalsamowane i wystawione w mauzoleum na placu Czerwonym w Moskwie. Gdzie pozostawało do 1961 roku. Podsumowanie: Włodzimierz Lenin był jedną z najważniejszych postaci XX wieku, której działalność miała ogromny wpływ na kształtowanie się ideologii komunistycznej i polityki międzynarodowej. Jego życie i działalność są przedmiotem licznych badań i analiz, a jego dziedzictwo pozostaje tematem gorących debat historycznych i politycznych.